No właśnie w tym miejscu. Na tym dywanie się ocknąłem. Chodźmy, odprowadzę was po moim domu. To pianino dostałem od babci. ...1808 rok. Niestety grać nie umiem, ale się uczę. Oj, tak naprawdę zanim się to wszystko zdarzyło. Nawet nie chciałem słuchać o jakimś tam UFO. Moje życie o takich sprawie jak UFO, inny świat. Cała ta ezoteryka była dalekie. Zresztą nawet teraz nie lubię tego wszystkiego, kiedy ludzie opowiadają o UFO jako jakichś ludzikach z wąskimi głowami, to też to wszystko nie wierzę. Jestem biznesmenem. To jest właśnie mój ofis, biuro. Jak w biurze. Zanim się to wszystko zdarzyło, pracowałem w wielkiej telekomunikacyjnej firmie w Warszawie. Zaczynałem jako szeregowy menedżer działu sprzedaży i awansowałem na top menedżera firmy. Umiem sprzedawać towar. Ten kącik jest nasz żoną. Lubimy tutaj spędzać czas. No właśnie, 2 lata temu, kiedy to się zdarzyło, ten kontakt, to moje życie całkowicie się zmieniło. Teraz jestem tylko trenerem biznesu. Uczę ludzi prawidłowo zajmować się biznesem. Co znaczy prawidłowo? Najpierw opowiem państwu, co się stało. To było 2 lata temu. Dzień dobry, nazywam się Robert Iwański, mam 37 lat. Jestem dyrektorem Szkoły Nowych Technologii dla Biznesu w Nowym Targu. Nasza szkoła jest całkiem mała, działamy dopiero 2 rok, ale nasze programy cieszą się dużą popularnością. Przygotowujemy tak zwanych trenerów biznesu, business coaching, to znaczy tych, którzy później będą kształcić kolejnych biznesmenów, jak należy prowadzić własny biznes. Nasza szkoła jest całkiem mała, działamy dopiero 2 rok. Byłem właśnie tutaj, w tym domu. Ten dom kupiliśmy sobie z żoną na starość. Stoi w lesie, w bardzo cichym miejscu i pięknie tu jest. I ludzi wokół niewielu. Koło nas parę domków i w okolicy może 6 domów i las. No i byłem w tym domu sam. Moja żona została w Warszawie, nasz syn w ogóle uczy się w Stanach, no i w każdym razie byłem sam. No i wieczorem przed zachodem słońca siedziałem na tarasie i paliłem cygaro. Lubię tak posiedzieć na tarasie przed zachodem słońca i miło palić cygaro. No i siedziałem i nagle poczułem to. Wie pan, co najpierw poczułem? Poczułem się tak, jakbym był malutki, jakbym był dzieckiem. Pierwsza rzecz, która ze mną się stała, ja rozpłakałem się. Rozpłakałem się, bo poczułem to, co już dawno zapomniałem. To odczuwanie świata, to spojrzenie na świat, spojrzenie dziecka. To spojrzenie jest już dawno utracone. To takie spojrzenie, wie pan, każdy z nas kiedyś je miał. To taki stosunek do świata, jakby wszystko wokół nas było nowe.
jakby wszystko wokół nas było nowe i cały ten świat cały jest żywy i cały ten świat jest zupełnie nieznany. I kiedy patrzysz na świat i nic o nim nie wiesz, a jednocześnie wiesz coś bardzo, bardzo ważnego, być może najważniejszego, co trzeba wiedzieć, to jest najciekawsze. Że wszyscy żyjemy tak, jakbyśmy już wszystko wiedzieli. Mamy takie podejście do życia, jakbyśmy już wszystko wiedzieli. Chociaż tak naprawdę nie wiemy tego, co jest najważniejsze. Chodźmy do Groty Solnej. Jeszcze wam nie pokazywałem. Proszę uważać tutaj na głowę. Tak poza tym, tą sól przywieźli mnie z Pakistanu do tej Groty Solnej. Co, zaczynamy? A właśnie w dzieciństwie pamiętam, że miałem takie poczucie, że wiem coś bardzo, bardzo ważnego, być może najważniejszego, co trzeba wiedzieć, ale ja nie mogłem tego nazwać i nawet nie myślałem tak, że coś wiem. Odwrotnie, wydawało mi się, że nic o tym świecie nie wiem. I ta właśnie moja niewiedza to w rzeczy samej właśnie była moja wiedza. I rozumie mnie pan? Niewiedza to jest właśnie wiedza. I kiedy dorastamy, tracimy to. Pojawia się doświadczenie, ale doświadczenie czego? Całe nasze doświadczenie jest związane z tym, jak przeżyć w tym okrutnym świecie. A żeby przeżyć, nam trzeba robić to i nie robić tamtego. I to jest całe nasze doświadczenie. My uczymy nasze dzieci żyć z pozycji człowieka, który już wszystko wie. I to jest nasz problem. No i kiedy siedziałem tam na tarasie i kiedy zaczęło się to ze mną dziać, to pierwsze, co poczułem, że ja znowu nic nie wiem. Przez to się rozpłakałem. To było bardzo dziwne uczucie, że siedzę taki dorosły mężczyzna, mam 35 lat, mam nastoletniego syna, a ja siedzę i znów nic nie wiem. To było bardzo dziwne uczucie. I poczułem się jak dziecko, któremu ktoś nagle zabiera ulubione zabawki. Ale nic nie mogłem zrobić. Wszystko to w miarę jak wchodziłem coraz głębiej i głębiej w kontakt z tym czymś, to coraz bardziej i bardziej traciłem wszystko to, co zdobyłem w ciągu tego życia. I w jakimś momencie znalazłem się w takim punkcie, że już w ogóle nic nie wiedziałem. Nie wiedziałem, kim jestem. Wiedziałem, że jestem, że tu jestem, że on to ja, ale
kim jestem, tego nie wiedziałem. I wie pan co? Co jest najbardziej wstrząsające? Co się ze mną stało? Nagle zrozumiałem, że cała informacja o mnie, ona jest po prostu niepotrzebna. Że po prostu, żeby być sobą, trzeba być sobą i już. Nie trzeba być Robertem. Nie trzeba być biznesmenem. Nie trzeba być taksówkarzem, designerem. Trzeba po prostu być sobą. Cała informacja o nas jest po prostu niepotrzebna. Teraz oczywiście nie zdołam panu tego wszystkiego wyjaśnić, bo to jest po prostu niemożliwe. To jest po prostu taki stan, kiedy ty to jesteś ty. Nie trzeba o tym myśleć. Po co myśleć o tym, kim jesteś, skoro ty to i tak ty. I kiedy to zrozumiałem, to aż mną wstrząsnęło. I zacząłem płakać, a potem śmiać się i płakałem, śmiałem się jednocześnie, bo z jednej strony rozumiałem, jak żal wszystkich nas, ludzi, że żyjemy w jakiejś dziwnej iluzji, że uważamy się za biznesmenów, taksówkarzy albo designerów, ale tylko nie za samych siebie. No, a potem była jeszcze jedna rzecz. Nie będę o niej mówić, bo to było bardzo osobiste. Powiem tylko, że to był najpiękniejszy kontakt z tym czymś. No, a potem straciłem świadomość. Wyłączyłem się, bo kiedy się ocknąłem, leżałem na podłodze. Tam, jak wam pokazywałem, był już wczesny poranek. To znaczy, że całą noc tak przeleżałem. I oczywiście wszystko to znikło. Ale najbardziej przykre, że to uczucie niewiedzy również znikło. Znów wszystko wiedziałem, znów byłem dorosłym Robertem Iwańskim, top menedżerem firmy. Ale myślę, że coś jednak się zmieniło. Zmienił się mój stosunek do pracy. Myślę, że całkowicie zmienił się mój stosunek do życia, ale najwyraźniej widać to na przykładzie mojej pracy. Przepraszam, zróbmy przerwę, a potem będziemy kontynuować. Chociaż nie wiem, o czym jeszcze nie powiedziałem. Mogę jeszcze opowiadać o wysokich humanoidach z wąskimi głowami albo latających talerzach. Ale to po przerwie, ok? Za 25 minut, ok?